są ruchy. Wiatr im patrzy w oczy. Oni jedyni nie muszą bać się śmierci, bo ta już nic dla nich nie znaczy. To drzwi wielkiego domu zapukał człowiek, lecz nikt mu ich nie otworzy. Jak długo trzeba szukać dla siebie schronienia, by nie czuć się jak pustelnik, samotnik, obcy. Potężnej góry siedzi szaleniec, krzyczy coś sam do siebie. Każdy, kto choć raz mógł wbić się w chmury, musi kiedyś spaść na ziemię. Za rogiem, pod osłoną nocy, czyha morderca. Ma już na oku kolejną ofiarę. Nikt nie wie, kiedy zada cios, zaatakuje i zaskoczy go niewinny poranek.